18 marca w czwartek. Witam Was bardzo serdecznie z parafii ewangelickiej w pokoju. A witam hasłami wyznaczonymi na ten dzisiejszy dzień. W Starym Testamencie w przypowieściach Salomona w 16 rozdziale w 9 wierszu czytamy: serce człowieka obmyśla jego drogę, lecz Pan kieruje jego krokami. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian w 3 rozdziale w 5 wierszu pisze: nie żebyśmy sami z siebie byli tak zdolni, by cokolwiek można było uznać za pochodzące od nas samych, ale nasza zdolność pochodzi przecież od Boga. Homo proponit, Deus disponit. Człowiek planuje, Bóg kieruje, mówi nam łacińska sentencja. Moi drodzy, mamy marzec. Jak pamięcią sięgniemy do ubiegłego roku, to być może ten miesiąc, marcowy miesiąc, nie kojarzy nam się najlepiej. Rozpoczęła się pandemia koronawirusa, zostały zamknięte sklepy, instytucje, kościoły. Obecnie na całym świecie przeżywamy sytuację, która nas kompletnie zaskoczyła. W zasadzie można powiedzieć, że mija rok, od kiedy w Polsce obowiązuje stan pandemii koronawirusa. Przez ten okres publiczne życie zredukowane zostało prawie do zera. Wiele sklepów zostało zamkniętych, nabożeństwa i inne spotkania nie mogły się odbywać. Niektórzy z nas być może planowali wyjazd, rodzinne spotkanie, przyjęcie urodzinowe. I nagle okazało się, że nie mogli zrealizować swoich planów i zamierzeń. Wielu, siedząc przymusowo w domu, zastanawiało się, co ma robić i jak będzie wyglądała przyszłość. Każdy, bez względu na to, czy wierzy w Boga, czy nie, został skonfrontowany z faktem, że człowiek może planować, ale ostatecznie decyduje i kieruje Bóg. Jeśli wszystko dobrze się układa i wiedzie nam się dobrze, to z reguły nie zaprzątamy sobie głowy myślami o tym, że niekoniecznie zawsze musi być tak, jak sobie życzymy. Jeśli nam jest dobrze, najczęściej zapominamy, że tak wiele mamy, tak wiele otrzymujemy, a większość ludzi na świecie przecież znajduje się w gorszej sytuacji niż my. Ale jeśli nie idzie tak, jakbyśmy tego pragnęli, kiedy zostajemy ograniczeni w naszych możliwościach, kiedy nie możemy wyjść z domu, kiedy nie mamy tyle pieniędzy, ile byśmy chcieli, albo kiedy nie jesteśmy zdrowi, wtedy zaczynamy o tym myśleć. Chociaż wielu ludzi nie chce wierzyć w Boga, to z Biblii wiemy, że to Bóg rządzi i kieruje wszystkim na ziemi. Wielu wierzy w los lub jest przekonanych, że tak naprawdę sami mogą kierować swoim życiem. Ale nie ma losu. Jest Bóg, który rządzi. I w wielu miejscach w Biblii czytamy o Bogu i o tym, jak rządzi. Cały 16 rozdział przypowieści, Księgi Przypowieści Salomona mówi nam o suwerenności Bożej. Suwerenność oznacza, że Bóg jest królem, że Bóg jest władcą świata, który nikomu nie musi się tłumaczyć albo wyjaśniać swoich decyzji. Bóg może czynić, co zechce i nie ma obowiązku nam tego wyjaśniać. Ale Bóg też nie jest despotą, ale jest pełen łaski i miłosierdzia. Nie pozostawia nas całkiem bez odpowiedzi, gdyż odpowiedzi na wiele pytań znajdziemy w Jego Słowie. W Słowie Bożym poznajemy Go, w Słowie Bożym widzimy, że On się gniewa z powodu naszych grzechów, ale jest też łaskawy. Posłał swojego Syna na ziemię, aby zapłacił za nasze grzechy, aby każdy, kto w Niego wierzy, mógł być zbawiony. I w obecnej niepewnej sytuacji pojawia się wiele pytań, na które nie mamy odpowiedzi. W Biblii nie znajdziemy odpowiedzi na wszystkie możliwe nasze pytania. Bóg jednak nie zostawia nas samych. On daje nam odpowiedzi
na najważniejsze pytania. Jak możemy zostać uratowani od wiecznej kary za nasze grzechy? Jak możemy żyć w dobrych, ale też i w złych czasach? Słowo Boże mówi nam, abyśmy zaufali naszemu Stwórcy, który ma wszystko pod kontrolą, aż do tego stopnia, że jak czytamy w Ewangelii, nawet żaden wróbel nie spadnie na ziemię bez Jego woli i wszystkie włosy na naszej głowie przez Niego są policzone. Zaufanie Bogu oznacza, że nie martwimy się cały czas z powodu wszystkiego, co wokół nas się dzieje. Co nie oznacza, że nie mamy w ogóle zmartwień. Ten, kto wierzy, wie w swoim zmartwieniu, że Bóg jest zawsze większy niż nasze problemy. Problemy i zmartwienia nie znikają tak łatwo. Wszyscy zastanawiamy się, co jeszcze się może zdarzyć. Pamiętajmy jednak, że nawet w tym chaotycznym czasie, w którym się obecnie znajdujemy, Bóg troszczy się jak dobry ojciec o swoje dzieci. Nieraz Bóg prowadzi nasze życie w całkiem innym kierunku niż planowaliśmy albo uważaliśmy za dobry kierunek. Ale cokolwiek będzie się działo, Bóg nie opuści swoich dzieci, które mogą zawsze Mu zaufać. Nie wiemy, co nas jeszcze czeka. Nie wiemy, co nas czeka w najbliższych dniach, w najbliższych tygodniach i miesiącach. Ale jedno jest pewne. Bóg jest godny zaufania. Nasz Stwórca ma wszystko pod kontrolą i On daje prawdziwe życie przez Jezusa Chrystusa każdemu, kto w Niego wierzy. A podsumowaniem niech będzie też modlitwa, która również umieszczona jest na dzisiejszy dzień w przewodniku, w modlitewniku z Biblią na co dzień. Boże, niech ten dzień i to, co ma mnie spotkać, będzie mi dane z Twojej ręki. Ty jesteś drogą, prawdą i życiem. Drogą, którą pragnę podążać. Prawdą, którą chcę ujrzeć. Życiem, które w Tobie ma początek i koniec. Niech ten dzień mi przyniesie to, czym Ty chcesz mnie obdarzyć. Przyjmę radość i szczęście. Zniosę ból i cierpienie, jeśli Ty będziesz ze mną. Wyruszam w Twoje imię. Prowadź mnie, Boże. Amen. Życzę dobrego dnia. Pozostańcie z Bogiem.